22 grudnia wspominamy świętego Heremona, biskupa i męczennika. O Heremonie posiadamy skąpe informacje. Wiadomo o nim tylko, że był biskupem w Egipcie w mieście Nilopolis położonym na lewym brzegu Nilu, około 47 mil od Memphis. W czasie prześladowań za cesarza Decjusza, które trwały w latach 249-251, Heremon był już starym człowiekiem. Ratował się ucieczką w góry Arabii. Przypuszczalnie tam zginął, jak wielu innych chrześcijan w tym czasie, z głodu, nędzy lub chłodu. Mimo że wiele chrześcijan go poszukiwało, nie znaleźli go ani żywego, ani jego ciała. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Heremona, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając we wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.